To wciąż jednak najbardziej znana drużyna sportowa w Zgorzelcu – koszykarze PGE Turów Zgorzelec. Drużyna podstawowa oraz kilka drużyn młodzieżowych, w sumie blisko 100 osób. Mecze i treningi można podglądać m.in. w hali PGE Turów Arena. Ale klub nie poprzestaje na koszykówce. 2 lata temu założono drużynę e-sportową, co oznacza, że zawodnicy grają także online. Turów Zgorzelec posiada także sekcję e-sportową. Mamy taką sekcję już 2 lata. Bardzo dobrze sobie radzimy. Występujemy w mocnej polskiej lidze i ten sezon także dosyć mocną drużynę udało nam się złożyć. Obecnie ta e-sportowa drużyna przebywa w Zgorzelcu. Ma tutaj takie bootcampy, czyli trenują razem ze sobą, przygotowują się do ważnych meczy. I mamy taką sytuację właśnie, że sprowadziliśmy ich wszystkich do Zgorzelca. To są zawodnicy, którzy pochodzą z różnych części kraju. Obecnie przebywają w Zgorzelcu parę dni na takim zgrupowaniu treningowym. To wszystko dzieje się w sieci, wirtualne granie. Gramy w gry, tak naprawdę w tej chwili trenujemy, jesteśmy podczas bootcampu i przygotowujemy się do kolejnych meczów w polskiej lidze e-sportowej. Każdy zespół liczy 5 zawodników, plus oczywiście menadżer, czyli 6 osób i opcjonalnie może być również i trener. Trener to jest 7 osoba w zespole, która tak naprawdę pomaga tak zwanemu iglowi, czyli prowadzącemu w dostosowaniu taktyk, analizie meczów i tak dalej. Czyli taki, tak jak w zespole koszykówki, tak? Aczkolwiek zawodnicy są podzieleni na role. W PGE Turów Zgorzelec są już 4 drużyny e-sportowe tworzące sekcję. Aktualnie to drużyna na 96. miejscu na świecie. Teraz mamy akurat skład od 2,5 tygodnia w komplecie, tak? Czyli mamy Karola Repo-Cybulskiego, z którym współpracujemy już prawie 2 lata. Dawida Sameja Stańczaka, który jest snajperem. Kacpra Gruszeczkę, który jest dobrze znany z występów m.in. w Honoris, jak i Azerbejdżanie.pl. Mamy Adasia Disco Stara Zyśka, czyli naszego zawodnika, który przyszedł do nas, doktora Pepera. No i mamy Mono, czyli Michała Gabrzewicza, który w tej chwili występuje w zespole jako pomoc dla Repo, ale również też główny frager w zespole. Walczyliśmy ostatnio w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata, do turnieju Majora. Walczyliśmy z drużyną Top 10 Świata, z OG eSports i ulegliśmy wynikiem 19-15 na Mirage'u po dogrywkach, także według nas to jest duże osiągnięcie. Chcemy awansować na jakieś turnieje europejskie, pokazać się z jak najlepszej strony w Polsce lidze e-sportowej. Według nas mamy bardzo duży potencjał i tylko potrzebujemy czasu na to, żeby zgrać zespół i wyniki mamy nadzieję, że same przyjdą. Od 2 lat staramy się stabilnie budować tą część e-sportu. Chcemy być takim mocnym też punktem na mapie Polski i zbudować drużynę, która będzie konkurowała też z innymi na wysokim poziomie. Najbliższe mecze drużyny e-sportowej z klubu PGE będzie można oglądać 20 i 21 maja na platformie Polsat Games.